gotuj z Gacjanem, z Gacjanem, gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Obiadek, obiadek ugotować trzeba, obiadek, obiadek ugotować trzeba. Cześć, witam was serdecznie, witam w kolejnym odcinku serii Gotuj z Gacjanem, a dzisiaj zrobię pierogi z mięsem. Pierogi z mięsem super pyszne, pierogi pyszne są przepyszne, znakomite, wyśmienite. Pierogi z mięsem, tak. W pierwszej kolejności będę na patelni smażyć. Tutaj mam masło klarowne, daję do patelni i będę smażyć cebulę. Cebulę trzeba pokroić. Tutaj mam elegancką cebulę i można też trochę czosnku, jak ktoś chce dać, ale najważniejsza cebula. Cebula, a potem mięso. Tutaj mam zmielone mięso eleganckie, więc po kolei. Czyli najważniejsze składniki to mięso, cebula, trochę czosnku, olej, albo masło klarowne, albo jeszcze jakiś inny tłuszcz, zależy co kto ma w domu. No i oczywiście później do ciasta potrzebna będzie mąka, no i trochę wody. I oczywiście stolnica, tutaj już mam stolnicę przyszykowaną, wyciągniętą. Na razie niech ona tutaj na razie jeszcze stoi z boku, a ja wpierw kroję cebulę. Cebulę oczywiście obieramy ze skórki i kroimy. Kroimy na takie o, na takie małe plasterki. Można albo na plasterki pokroić cebulę, albo na kostkę, zależy jak kto uważa, jak komu pasuje. Przynajmniej no, cebula jest taka, ma to do siebie, że piecze w oczy, więc trzeba szybko to zrobić, żeby mnie nie popiekło w oczy. Pierogi z mięsem, znakomite, wyśmienite. Pierogi z mięsem, znakomite, są przepyszne. Cebulkę kroimy, super fajnie cebulkę kroimy. Tak, cebulkę elegancko kroimy. O! Tak, kroimy, raz, dwa, trzy i już. Tutaj oczywiście patelnię mogę już sobie włączyć tutaj, żeby już się tutaj grzało. Oczywiście dajemy, tak jak właśnie mówiłem, trochę masła klarownego. Już tutaj troszeczkę tego masła sobie nałożę na tą patelnię i niech tutaj już się grzeje. A ja już tutaj kończę kroić cebulkę. O. Proszę. Mam tak pięknie pokrojoną cebulkę. I teraz wkładam tą cebulkę na patelnię. I będzie się teraz pięknie mi to tutaj wszystko smażyć. Cebulka, już się smaży na patelni. Cebulka, już się smaży na patelni. Cebulka, smaży się. Cebulka smaży się. Bardzo fajnie się smaży cebulka. O. Niech ona się jeszcze troszeczkę podsmaży, a ja jeszcze troszeczkę natnę
czosnku. Tutaj mam ząbki czosnku i elegancko obieram z łupin te ząbki czosnku i dam do ciasta. Och, 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 la, 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 la. Pyszne, pyszne pierogi. Pierogi będą wyśmienite, znakomite. Pierogi z mięsem, pierogi z mięsem, tak. O, tutaj mam już czosnek obrany z łupinek. I teraz pokroję go leciutko i na samym końcu dam do tej cebuli. Dosłownie na samym końcu, bo nie wcześniej. Wcześniej nie, bo niech ta cebulka się pięknie zarumieni, a czosnek właśnie nie musi. Czosnek się nie musi tak zarumienić jak cebulka. O. Już prawie będzie fajnie. Jeszcze troszeczkę i cebulka będzie perfekto już zrobiona. A ja szybko kroję czosnek. Też taką kosteczkę elegancką. Zależy, ile kto chce tego czosnku. Może być więcej, może być mniej, może w ogóle nie być. Nie muszą być z czosnkiem, ale jak ktoś lubi, to warto dać. Tutaj mam elegancko pokrojony i zaraz przystąpię do końcowej fazy robienia farszu na pierogi, mianowicie na tą patelnię dam mięso mielone, leciutko podsmażę i później z tego farszu będę lepić pierogi z mięsem. Pierogi z mięsem, pierogi z mięsem, super pyszne są, przepyszne. Pierogi z mięsem, pierogi z mięsem, super pyszne są, przepyszne. Tak, daję czosnek już. Cebulka, 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 smaży się cebulka. Cebulka z czosnkiem, cebulka z czosnkiem, na patelni smaży się. Tak, teraz dodam do tej cebulki, już pięknie podsmażonej, dodam teraz mięso mielone. Biorę, tutaj mam mięso mielone, otwieram i daję na tą właśnie cebulkę, daję mięso. O, elegancko. I teraz podsmażę to mięso łącznie z tą cebulką. Wszystko razem. Niech się pięknie teraz mi tutaj. O, niech to się zasmaży pięknie. I będzie farsz prawie gotowy. Jeszcze tylko po prostu trochę soli, trochę pieprzu dla smaku. Zależy, jak to woli, czy ktoś woli bardziej, czy mniej słone, czy bardziej na przykład pikantne, czy mniej. Ale przynajmniej, o, tak to sobie tutaj teraz podsmażamy to mięso, tak żeby było dobre do farszu na pierogi. Na pierogi, na pierogi, la la la. Mięso, 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 mięso jest już prawie gotowe, prawie gotowe, prawie gotowe, już jest. Już mam usmażone, wypieczone, gotowe na dzień na pierogi z mięsem. Już jest gotowe. Teraz daję to nadzienie na
talerz. O, niech ono sobie tutaj na talerzu elegancko stygnie. A ja teraz biorę stolnicę. O, i na tej stolnicy będę wałkować. Wpierw zrobię ciasto na pierogi, a później będę wałkować ciasto na pierogi. Tenże przystępuje do robienia ciasta na pierogi. Gotuj, gotuj z Gacjanem, gotowania wielkim fanem, Tak, więc teraz przystępuję do robienia ciasta na pierogi. Tutaj farsz mam już na pierogi z mięsem. Farsz jest super fajny. Troszeczkę dodałem pieprzu, troszeczkę soli, troszeczkę papryki i jest elegancko zrobiony farsz. Teraz biorę mąkę, daję na stolnicę mąkę. O, gdzieś, no, gdzieś tyle mąki. I teraz dodaję do tej mąki, dodaję wodę. Dajemy tyle gdzieś wody. No i po prostu to zagniatamy, tak żeby się wszystko połączyło i żeby się zrobiło z tego ciasto. Ciasto, ciasto na pierogi, ciasto na pierogi z mięsem. Super fajne, super pyszne, pierogi z mięsem, pierogi z mięsem. Tak, biorę, o, zagniatam wszystko. Jak za mało wody, to, to trzeba troszeczkę dodać wody znowu, tak żeby... O, gdzieś tyle. I znowu zagniatamy, zagniatamy. Mieszamy. Już prawie, prawie. Jeszcze troszeczkę tej wody. I już będzie ciasto na pierogi gotowe. Ciasto, ciasto na pierogi, super, super, super fajne, super pyszne, ciasto, ciasto na pierogi. Jak już mamy tak to ciasto na pierogi, jak teraz zrobione, to teraz po prostu trzeba je wygnieść. Elegancko wygnieść, tak żeby było dobrze rozmieszane. I zaraz będę wałkować. Wałeczkiem będę wałkować to ciasto na pierogi. O, raz, dwa i trzy. I już ciasto na pierogi jest gotowe. Gotowe, gotowe ciasto. Ciasto na pierogi. Gotowe już jest ciasto. Ciasto na pierogi, la 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 la. Jest gotowe! Pierogi, pierogi, pierogi z mięsem, super są fajne pierogi z mięsem. Pierogi z mięsem, pierogi z mięsem, la 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 la. Tak. Teraz biorę na stolnicy to ciasto na pierogi, wałkuję. Bierze się wałeczek, obsypać można troszeczkę oczywiście wałeczek mąką z góry, tak żeby się nie przyklejało ciasto do tego wałeczka. No i wałkujemy. Wałkujemy elegancko. Nie za cienkie, nie znowu, nie za grube, tak żeby po prostu było odpowiednie. Teraz jeszcze troszeczkę jest za grube. Jeszcze troszeczkę muszę podwałkować.
Oczywiście co pewien czas podsypujemy mąką i znowu wałkujemy. O, i tak, i tak, i tak, i tak. I już prawie, prawie, już jest prawie, prawie wywałkowane. Tak więc, że o, tak mamy wywałkowane ciasto. I teraz nastąpi lepienie, lepienie pierogów. Lepienie pierogów, no, to już jest po prostu prawie, że koniec tego, tej roboty z pierogami, ponieważ teraz ze szklanki wycinamy takie oto kółeczka. Do tych kółeczek dajemy, o, do tych wyciętych fragmentów ciasta dodajemy farsz, lepimy i pierogi możemy już gotować. Można też je, jak jest za dużo, to zamrozić. Pierogi z mięsem, pierogi z mięsem, pierogi z mięsem lepimy. Tak, tutaj mam te takie właśnie kółka powycinane. Daję do nich mięso. O. I zalepiam. Zalepiam elegancko. O. I już pierwszy pierożek mam już ulepiony. Oczywiście tutaj mam wodę, wodę na te pierogi od razu posolić trzeba troszeczkę. Tutaj mam trochę soli. Posolić. O. I włączam, żeby już ta woda się po prostu mi tutaj grzała elegancko. A ja dalej lepię pierogi. O. Tak i tak. Tak, i tak, i takie oto pierożki będziemy wrzucać zaraz do tej wrzącej wody. La 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 la. Super, super pyszne, super fajne pierogi. Pierogi z mięsem, pierogi z mięsem, pierogi z mięsem, już lepimy, już lepimy, już lepimy, już lepimy pierogi z mięsem, a zaraz będą już gotowane. Tak. I następnego pierożka. I znowu kładamy mięso i znowu zaklejamy. O. I tak oto lepimy pierogi z mięsem. La 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 la. Pierogi, pierogi, pierogi z mięsem lepimy. Pierogi, 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 pierogi z mięsem. Już zaraz będą gotowane, 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 gotowane pierogi. Tak. Woda, woda na pierogi się gotuje już. Tak, woda na pierogi już mi się pięknie gotuje, bulgocze. Więc teraz po prostu do tej wody wrzucam pierogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9. Tyle wystarczy, a resztę pierogów dam do zamrażarki, zamrożę i będzie na następny raz. A teraz pierogi się już gotują. Tak więc, tak mniej więcej po wypłynięciu ze 3 minuty i gotowe. Pierogi, 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 pierogi z mięsem. Już prawie gotowe, już prawie gotowe, do zjedzenia już gotowe.
Pierogi się gotują, gotują się. Pierogi się gotują, gotują się. Pierogi, pierogi gotują się. Pierogi się gotują, gotują się. Pierogi, pierogi się już ugotowały, ugotowały się pierogi. To teraz te pierogi już wyciągam na talerz. Biorę i wyciągam. I takie są fajne pierogi. O! I już elegancko ugotowane. La 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 la. Pierogi, pierogi super fajne. Pyszne, przepyszne pierogi. Tak. I tak oto wyglądają pierogi. La 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 la. Pierogi super fajne. Super są pyszne pierogi. Pierogi z mięsem, pierogi z mięsem, doskonałe pierogi z mięsem. Pierogi już są, ugotowane już są, są. Pierogi już są, ugotowane. Wspaniałe, pyszne, przepyszne. I teraz właściwie już takie pierogi byśmy sobie mogli zjeść. Ale, żeby jeszcze były smaczniejsze, pyszniejsze, to ja wezmę patelnię i na patelni, do patelni dam troszeczkę, tutaj już sobie nastawię patelnię, dam troszeczkę smalcu i troszkę cebuli podsmażę i zrobię pierogi jeszcze podsmażone, żeby jeszcze były smaczniejsze i bardziej pyszne. Ale to ja mówię, takie pierogi też już można oczywiście sobie jeść. Pierogi z mięsem, super, super, są fajne, pyszne. Pierogi, pierogi super fajne i pyszne i znakomite. Tak, teraz tutaj mam podsmażoną cebulkę, o, w ten sposób i cebulkę daję na talerz. Tutaj sobie ją dam na talerz, żeby ona się nie przypaliła, bo ona już jest elegancko podrumieniona. A teraz daję po prostu pierogi na ten, na tą patelnię. O, tyle ileś wejdzie. Jeszcze jeden wejdzie. O, tyle pierogi. I niech one teraz tutaj się pięknie mi podsmażą. Pierogi, pierogi, pierogi z mięsem smażone na patelni. Przepyszne, przepyszne, bardzo pyszne. Pierogi się smażą, pyszne, pyszne, znakomite. Pierogi, 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 pierogi się smażą, pyszne. Tak. Pierogi są już usmażone, pyszne. Pierogi z mięsem na patelni podsmażone. Już gotowe są już wysmażone. Tak, pierogi z mięsem eleganckie, bardzo fajne, podsmażone. I tutaj pierogi gotowane, niesmażone. Te pierogi wysmażone też daję na talerz. O, pięknie. I teraz będę degustować, kosztować, jak one smakują. Tą cebulką tak lekko z góry, o, posypuję. I danie jest gotowe do zjedzenia. Pierogi, pierogi, pierogi. Z mięsem znakomite, pierogi z mięsem znakomite, są przepyszne, wyśmienite. Tak, wyśmienite, znakomite, przepyszne.
Pierogi, pierogi, pierogi z mięsem są już na stole już są. Pierogi z mięsem na stole już są, na stole już są. No to teraz nadeszła chwila prawdy. Teraz się okaże, jak one smakują. Czy są dobre, czy też nie. Zaraz się wszystko okaże. Biorę na talerz jednego takiego pierożka, nie smażonego, a drugiego smażonego. O. I mam na talerzu dwa pierogi do degustacji. Biorę wpierw tego niesmażonego. Jak on smakuje? Wyśmienity, znakomity. A ten podsmażony trochę się gorzej kroi. Trzeba wziąć do niego nóż. O, i teraz tego skosztuję. Ten podsmażony jest twardszy. Tenże jak ktoś nie może jeść twardych, to raczej taki gotowany. A jak ktoś lubi takie chrupiące, twarde, to polecam takie chrupiące. No pyszne. No, przepyszne. Pozdrawiam wszystkich, na razie, cześć! No, to jest pyszne. Po prostu ambrozja. Pierogi z mięsem, polecam. Przepyszne, znakomite. Pozdrawiam wszystkich. Do następnego razu. Cześć!